Hej, siemeczko, z tej strony Abra, witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta. Tak. Dzień dobry. Dzisiaj będzie ze mną Jaś Dąbrowski. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Zagramy sobie na kwadratowej masakrze. Tak, pierwszy odcinek z kwadratowej masakry. Więc mam nadzieję, że będzie fajnie. Zaraz was oprowadzimy po tym, co tutaj nam się wszystko wydarzyło. Ale zanim to, koniecznie wbijajcie na stronę kwadratowa.it, bo tam możecie śledzić nasze wszystkie odcinki, live'y, macie minimapkę, możecie wszystko widzieć, integrować się z nami i tak dalej. Więc kwadratowa.it. Zapraszamy. Zgadza się. Dobrze, w takim razie ja zaprezentuję. Tak. Witam wszystkich serdecznie. Wraz z architektem, inżynierem, panem MacAbra zbudowaliśmy tutaj hutę. Dokładnie. Imienia Zbigniewa Wodeckiego. Tak, to się zgadza. Moi drodzy, jak sobie wyszukacie, wpiszecie w google.pl hasło huta, to wyjdzie wam, że huta powinna mieć jeszcze takie czerwone kominy, powinna jeszcze huta mieć takie jakby rynny, tak, i jeszcze więcej. Powinna mieć wielki taki wysięgnik. Więc dzisiaj się prawdopodobnie tym zajmiemy. Jaś będzie dyrygował, tak. Bo jestem tylko pomocnikiem. Może na start, wiesz co, ja ci rzucę trochę tutaj tego budulca, bo w sumie dobra. Mam go dużo, andesy. Ale o, tak. Pięknie, dobrze, że ćwiczyłem tak. Bliska, to uniosę. No wiadomo, dobra, nie, siłownia zanim w ogóle zaczniemy, zaśpiewajmy Abra nasz hymn. 3, 4, wszyscy razem. Hej, otrzymywanie metali z rud i złomu, to jest to, co lubię najbardziej. To jest to, co lubię najbardziej. Wytapiać szkło i przetwarzać produkty szklane. Praca w hucie. Yo. Pięknie. Bardzo dobrze. Hymność odśpiewany. Tak. Mam nadzieję, że Abra stanąłeś na baczność. Wszystko będzie widoczne na kamerce. O, co pierwsze? Wieże dwie? Tak mi się wydaje, że chyba zrobimy wieżę najpierw, tylko musisz wyznaczyć... musisz wyznaczyć gdzie i możemy w sumie budować. Poza tym jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Każda huta jest ogrodzona przed atakiem terrorystów oraz także przed atakiem Greenpeace. Daj Boże się jakiś Greenpeace obudzi na kwadratowej masakrze, powiedzą, że tutaj drzewa usychają. Ale ja pragnę zauważyć, że dym, który emitują nasze kominy, jest w 100% biały, co świadczy o jego w sumie czystości, więc... Tak. Jak dla mnie to tu nie ma... miejsca, gdzie się przyczepić. Dokładnie tak. Watykan może nas zatrudniać, żebyśmy ogłaszali nowego papieża, aczkolwiek to jeszcze przemyślimy. Wow. I gdzie ty jesteś? Ty cię nie widzę. Tak. A tutaj zapraszam, ja tutaj już powoli. Ale ty jesteś na górze, na dole? A, na dole. Nie, no na dole, no dobra, na dole. Okej, spadło mi się, więc ja tutaj też wezmę bloczki w dłoń, pomogę ci trochę. Myślę, że dobrze, nam starczy tego granitu, bo chyba wziąłem w sumie wszystko, co mieliśmy. To musi być taka wielka... No tak, bo... komin. Bo jaka wieża, jejku, przepraszam. Wszyscy pracownicy huty się pewnie ze mnie teraz śmieją, że jaka wieża, gdzie w hucie wieża, co ty zgłupiałeś? Widać, że Minecrafta gra, by się wziął za prawdziwą pracę. Jeszcze lekko wyżej. O. Mi się kończy ten granit, więc trochę przypał, bo zostało mi tylko luzik. 11 bloczków. Oj. Masz wodę gdzieś, by wylać? Wiesz co, mam przy sobie 3 wiaderka akurat, więc elegancko. O, to wspaniale, to jakbyś mi tam gdzieś wylał gdzieś. Zrobił jedną krateczkę. Masz na myśli, żeby spaść i bezpiecznie? No. No dobra, to wiesz co, wyleję ci po prostu tak, żebyś trafił na pewno w tą wodę. Białe paski, potem się zajmiemy nimi. To ja mam śnieg, dobra. Więc to ja skaczę, spoko. Uwaga. Dasz radę. Dobra, już to trafiłeś, jeszcze żyjesz, bardzo dobrze. To chodź do cave'a, ja pójdę z tobą. Ciarz Sekuro, gdzie ty jesteś? Jeszcze buduję komin, póki mam klocki. I zaraz do tego cave'a polecę. Pomyślmy, gdzie tu... O, tutaj na zewnątrz już widzę. Ten fajny ten granit, bo on tak wystaje na zewnątrz. Tak, on jest widoczny, to jest w sumie spoko, bardzo. A już mam tego granitu sporo. Mógłbym wykarmić całą rodzinę, szkoda, że ludzie nie jedzą granitu, tak by głód na świecie zniknął. Nie no, można spróbować, nie wiem jakie to ma w sumie wartości odżywcze, ale być może jakieś tam ma. Nie polecam. Miałem kiedyś proste zęby, bo wyprostowałem aparatem, zjadłem jednego granita i mi się tak, wiesz... A, to smutna historia. Mam teraz dziurę. No. Za to są plusy, ponieważ granit jest wykorzystywany w hucie, więc będziemy mogli się nim pobawić. Dokładnie, a on zawsze, wiesz, trzeba wszędzie znaleźć jakieś plusy, nie? Kurde, wiedźma mnie tak. Tu atakuje jeszcze. Ja mam nadzieję, że w ogóle wszyscy widzowie poznają nasz hymn o hucie i będą z nami śpiewać na różnych spotkaniach. Już to widzę meetup. Dokładnie. A tutaj dobrze wszyscy śpiewamy piosenkę o hucie.
Przy tak, każdym odcinku, pod każdym, w czasie każdego odcinka trzeba będzie śpiewać hymn. I na jakichś spotkaniach też wiadomo, hutnicy z krwi i kości, nie ma to tamto. Ani tamto tego. Jak będziecie oglądać odcinek, kochani widzowie, to nie, że ja śpiewam z Abrą, my wstajemy sprzed komputerów i śpiewamy sami, tylko wy też tam się dołączacie przed monitorami. Tak, tu się zgodzę. To wszystko da się sprawdzić, bo my, jak wy oglądacie odcinek, mamy wasze IP, możemy wam zhakować karty sieciowe i graficzne. Tak. I tak, wiemy, to jest prawda, więc to nie ma, że jakoś unikniecie tego. Po prostu każdy śpiewa i tyle, no ja tu wymówki nie widzę i dalej nie ma co, w przyszłości nie zobaczę. Co. Nie chcę potem palcem wskazywać na spotkanie z widzami, że o, przyszła Kasia. Kasia, pamiętamy wszyscy, jak nie śpiewałaś przed komputerem. Odcinek trzeci, przypomnij sobie. Dokładnie, a potem przypał i wstyd, więc lepiej, żeby każdy znał hymn, nauczył się hymnu. Ja nawet w opis wstawię tekst, jakby ktoś nie znał i będziemy się wspólnie integrować śpiewając hymn. Tak. Ja polecę do ciebie, mam co prawda mało tego granitu, ale zawsze coś, więc może dać radę. Każda błyskawica niesie blask, dokładnie. Każdy granit niesie wzrost kombina, hutę. Właśnie, no dokładnie. Tego granitu potrzeba bardzo dużo, ewentualnie można od kogoś pożyczyć, ale... A to pierwszy komin, mój no drogi, właśnie, to wiesz. Więc tu może być trochę z tym problem. Ale... To co to za huta z jednym kominem? No właśnie. Tu mamy dwa kominy, z których oczywiście emitujemy jak najbardziej nieszkodliwy i niezanieczyszczony dym, więc w sumie spoko. I kurczę, dalej serio? Nie mam tego granitu. Taki emitujemy? A, no tak, nie, oczywiście. Nie, no, ogólnie to bardzo tak, nic nie grozi generalnie zwierzętom, to nie dlatego wszystkie kurczaki, kurczę, znaczy kurczaki akurat żyją. Wcale nie dlatego tutaj jest wyschnięta trawa, ale nie, on jest nieszkodliwy. Nie, on jest w porządku. Tak. I jeszcze dodatkowo, co tam u was? No właśnie, co u was, tak. Dobrze, to panie architekcie James Dąbrowski, powiedz mi, coś ty robił przez ten czas, kiedy nas nie było? Panie architekcie Abra, oczywiście zbierałem potrzebne surowce, żeby dokończyć hutę. A jako, tak, że jestem dobrym hutnikiem, bo to zebrałem bardzo dużo surowców. O, jest tam pan. Tam w skrzynce na dole zostawiłem kilka surowców, jak będziesz chciał. Dobrze, mam nadzieję, że będę mógł z nich skorzystać w niedalekiej przyszłości. Oczywiście, pewnie. I tylko za każdym razem, jak będziesz brał jakiś surowiec z tamtej skrzynki, musisz mówić na cześć huty. A spróbuj. Takie dobre postanowienie. Ale czekaj, to może to ja powiedzieć. Zeskoczę właśnie, żeby od razu wziąć. Na cześć huty! Okay. Głośniej! Na cześć huty! Głośniej, no nie słychać cię, stary. Musi to SKKF usłyszeć, który jest w wiosce. Jak to? Ale gdzie jest SKKF? Dobrze, nie no. Dobrze. Tak to się robi. Na cześć huty! Dobrze, wstanę i... Dawaj. Na cześć huty! Super ci poszło, ojejku, jak jestem dumny, to mi się podoba. Aż się łezka taka. Wiedziałem, że jak wstanę, to pyknie, nie? Ja to czułem. No, ogólnie. Mi też jak stanie, to jak stanę, to znaczy, też ten. No właśnie, co tam u was? Powiem ci tak, jak usłyszałem, jak ty krzyczysz na cześć huty, to mi się przypomniało, jak wspólnie, jak kiedyś, jak było więcej huciarzy, bo teraz to już tej huty, to... Teraz tych ludzi pracujących w hucie to się nie doszukasz. Na palcach jednej ręki możesz sobie policzyć. A kiedyś to wiesz, wszyscy razem stawaliśmy przy stole wigilijnym i zamiast kolęd śpiewaliśmy: hej, otrzymywanie metali z rud i złomu. To jest to, co lubię najbardziej. To jest to, co lubię najbardziej. I tak naprawdę, tak się człowiek wzrusza, nie? Ja nie wiem, czy ja się nie zabiję, jak tu skoczę, ale spróbujmy. Jololo. Dobra, Feather Falling robi swoje, więc chyba jeszcze żyje. Okej, i te paski co dwa. No dobra, to jeszcze ten granit będę tak po prostu budować i najwyżej potem się go trochę rozwali, bo rozumiem, że zamieniamy ten śnieg na dioryt, tak? Bo początkowo mówiliśmy, że będzie śnieg. No tak, wiadomo, no teraz gdzie mówimy, śnieg? Że będzie dioryt. Śnieg jest zimny. A w hucie jest hucie ciepło. Tak, jest wiadomo. Ciepło, jak w kotle, gdzie się robi pierogi. A żeby to nie poszło, żeby nie runęła ta wieża, to znaczy komin. Komin. To tak, powiedz komin. Mi, co musi być? Musi być dioryt. Tak. Twardy materiał. Twardy jak mój bicek. Kurde, nie to. No ja ci powiem, Abrusiu, że to tak leci zgrabnie. No, jak fajnie, naprawdę, fajnie. Jak teraz jak piraneczka, tak zgrabnie. Jeszcze drugi komin i w ogóle będzie super. No i potem rur i trzeba koniecznie to ogrodzić, bo sam widziałeś, jak się tutaj wszyscy chcą zobaczyć, jak tu praca
Cała dokładnie. Wieś kwadratowa drży i wow, nowa huta w mieście. Więc będziemy grodzić jak najbardziej, płotków też mamy dwa staki, więc w sumie jak najbardziej w porządku. I tymczasem ja bym trochę poprawił tutaj to miejsce, bo sam zepsułem. Powiedz mi, Abruś, co to się stanęło, że postanowiłeś zostać hutnikiem? Wiesz co, ogólnie powiem ci, że to było moje niespełnione marzenie z dzieciństwa. I pomyślałem, że jeżeli ktoś już tworzy hutę na serwerze, to nie będę frajer i po prostu spełnię swoje marzenie, tak? Zrealizuję się w tym, w czym chciałbym się realizować od dziecka. Więc no co, no, wyszło jak wyszło i teraz jestem szczęśliwym hutnikiem. A przynajmniej tak. Dokładnie, pięknie, bardzo ładnie. Ja miałem podobnie troszeczkę. Ale inaczej. Co ty tam drewnem? Jejku, to jak zaraz zapłonie to drewno. Ale hucie drewno. Komin jeszcze nie jest funkcjonalny, więc ten chyba nie ale spali. Ale kominy obok działają, nie wolno. Tu jest tabliczka BHP, pierwsza zasada hutnika. Greenpeace jeszcze nie widzi drewna, chyba. Nie stawiaj drewna, bo cię znika. Gdzie ty to? Jezu, synek. Zaraz go nie będzie. Druga zasada hutnika. Nie pal papieroska, bo to nie logika. Tak, nie palcie. Dokładnie tak. Kolejna sprawa, to też trzeba będzie wodę tutaj jakoś doprowadzić. Aha. Dodatkową, żeby jak będzie pożar. Da radę. Zresztą będziemy... co ja ci będę mówić, wiem, że ty jesteś hutnikiem z pasji, więc sam wiesz pewnie co i jak. Dokładnie, trzeba będzie jakiś wielki taki, jak to się mówi, ten taki... Akwen. No, coś takiego trzeba będzie zrobić. I myślę, że to zrobimy w niedalekiej przyszłości. Tak. Okej, to psuję to drewno teraz całe. No, koniecznie zepsuj. Jakbyś nie zepsuł, to potem by to się zajarało. O nie, to Greenpeace się przyczepi, co węgla, wtedy? Dokładnie tak. Nie, tak się bawić nie będziemy. To musi być wszystko bezpieczne, wiadomo. W ogóle ludzie powinni za to, że jesteśmy tacy dobrzy, że tak jesteśmy hutnikami, w ogóle powinien like wlecieć pod tym odcinkiem, jak nic. Powinien, bo... Pragnę zauważyć, że my jako chyba jedyni na tym serwerze dbamy o środowisko i o zwierzątka. Tak mi się wydaje, że jako jedyni. Nie no, generalnie o gospodarkę, bo wszyscy to co oni zrobili sobie dom? I nie dbają. Tak dbają o serwer, no dokładnie. Dokładnie. A tu trzeba zadbać o to, żeby była huta stała, o. A tu może w przyszłości jakaś elektrownia, oczyszczalnia ścieków, tylko nie. Ale popatrz, ile sezonów Minecrafta musiało minąć, ile sezonów kwadratowych, by ktoś w końcu mądry doszedł do władzy i powiedział, o, huta to jest to, co potrzebujemy. Dokładnie, jak widać, chyba będą niebawem jakieś wybory na burmistrza kwadratowej, to trzeba będzie uwzględnić, jak mi się wydaje. Tak. Kto tak naprawdę dba o nasze wspólne dobro, a kto po prostu sobie stworzył domek. No i bimbali sobie. Dokładnie. Dobrze, więc zaraz będziemy mieli w sumie skończony pierwszy komin. Ty tam robisz drugi, z tego co słyszałem. Na razie tak, nie będę patrzył. Póki co dalej... My hutnicy sobie na słowo ufali. Piękny komin jest. Bardzo mi się podoba ten komin. No naprawdę mi się podoba, nie ma co ukrywać. A gdzie ty robisz drugi, mój przyjacielu? Tu gdzieś widzę twój nick. Aha, dobra, tutaj. I rozumiem, że masz dużo granitu? Już wszystko ze skrzynki zabrałem, a ty nie masz więcej? Ja mam raz, dwa, trzy, cztery staki, więc mogę się dzielić. Idealnie, przyjacielu, no to w sam raz, cztery staki to wiesz. Za cztery staki to my kilka tych kominów zbudujemy. A potrzebne są tylko dwa, bo już dwa mamy w głównej hucie, w głównym budynku. Tak. Niebezpieczne te prace na wysokości. No niestety niebezpieczne, ale my mamy doświadczenie jako zawodowi hutnicy. Nie takie rzeczy się robiło. Ale to w ogóle widać, jakie poświęcenie jest dla huty. Całe serce. Jedno życie, jedno serce. Huta ponad życie. Warto docenić. Tak mi się wydaje. W ogóle możemy jeden komin na przykład nazwać. Ja go bym nazwał, jako że kominy są ważną częścią huty. Firanka. Firanka powiadasz, no dobra. Firanka to może... żeby brzmiało tak, wiesz, po amerykańsku. Okej, to może zróbmy tak, że drugi nazwę ja, a dokładnie moi widzowie, więc jeżeli macie jakiś pomysł na to, jak nazwać, może nazwijmy ten komin Firanka One już gotowy, ten co przed chwilą zrobiliśmy. Tak, Firanka. A ten... Tak, właśnie. Po amerykańsku. Firanka. A ten, który właśnie buduje, to możecie... No i stracił te życie za hutem. O ja. Jejku, poświęcił się. Tyle ludzi musi umrzeć za hutę. Wiesz, który miałem level? 34. 34 leveli za hutę.
Kurczę, to jest poświęcenie. Który youtuber się poświęcił za Hutę? Pokaż się palcem. Stu? Za Hutę się poświęcił? No, SKKF? Islugame Plae? Nie, tylko Jan Dąbrowski. To się szanuje. Zobaczymy, czy ja przypadkiem zaraz nie zginę, nie? A few moments later. Dobra, wydaje mi się, że tą chmurkę jakoś zrobiłem. Chyba wygląda... Nie! Zmarł za Hutę. Jak wygląda ta chmurka pierwsza? Wreszcie, ale powiem ci, że wreszcie będę mógł poderwać laseczkę jakąś na serwerze, bo podejdę, hej, widziałeś Hutę? To po pierwsze, a po drugie, będzie gdzie zabrać na randkę. Dokładnie, nie? Więc wiadomo, że takie, wiesz, obiekty nie tylko są obiektami gospodarczymi. Myślę, że jest to jak najbardziej romantyczne miejsce. Estetyczny punkt. Idealne wręcz na jakąś romantyczną randkę. Więc jak najbardziej, no tak. Jak patrzę na te kominy, to tak no... No, sam dobry. Ja też właśnie tak kurczę... Wiesz, od małego, tak, z dziada, pradziada w rodzinie miłość do hutnictwa, do kominów, do takiej cegły. No, ja miałem podobnie. Mam takiego znajomego i on tam piosenkę, ja mu zanuciłem tą piosenkę taką, ja mu śpiewam przez te... Komin, przez ten komin czerwony, oszalałem. I on to podchwycił i tam pozamieniał słowa, nie? I teraz znany jest dzięki temu. No i w sumie skończone, jedyne co, no to ja tutaj... A druga wieża jeszcze. A to już nie mam śniegu. Dobra, drugą odpalimy w kolejnym tak, odcinku. Dokładnie. Więc ja tu spadł... Nie! Drugi raz zginął za Hutę. No dobra. Tak więc moi mili, dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Podobało się, Jasiu, prawda? No, oczywiście, no, jak musiało. Najbardziej. Patrzcie, jakie piękne kominy, no Huta. Przepiękna, nie oszukujmy się. Romantyczne miejsce na randkę, jak stwierdziliśmy wraz z Jankiem. Zapraszamy was, moi drodzy, na stronę kwadratorwa.it, bo tak jak mówiłem, możecie nas tam śledzić, więc jak najbardziej wbijajcie. Ponadto, jeżeli wam się spodobało, to koniecznie, że zasubskrybujcie mój kanał, wbijcie na kanał Jasie. I lajkujcie, komentujcie i napiszcie na cześć Huty! Na raz, dwa, trzy razem krzyknijmy, okej? Okay? Wstań dobrze, przed kompa. Dobrze. Ja też wstanę. Dobrze. Dobra, dobrze. Wstałem. Tak, ja też stoję. To 3, 2, 1. Na cześć Huty! Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć!